Przy zamówieniu na oficjalnej stronie producenta wpisz kod rabatowy MAXJQTutorials, uzyskasz 5% rabat oraz przyczynisz się do rozwoju kanału. Witam, w tym filmie zajmiemy się kodowaniem kluczy oraz pilotów na przykładzie pojazdu Opel Zafira B. Kodować możemy klucze, które już pracowały w danym pojeździe lub takie, które posiadają nowy czysty transponder. Podczas przebiegu procedury musimy podać kod PIN zwany często CarPass, więc jeżeli go nie posiadamy, możemy rozważyć pozyskanie go z użyciem MAXJQ oraz skorzystanie z funkcji specjalnej wspierającej odczyt kodu CarPass w silnikach diesla opartych na sterowniku Bosch EDC16C. W taką opcję możemy się wyposażyć poprzez profil użytkownika na naszym koncie internetowym. Przechodzimy do prezentacji aktualnego stanu kluczy oraz kodowania. Jak widać na filmie, posiadamy dwa klucze, na które pojazd nie reaguje w żaden sposób. Uruchamiamy więc MAXJQ i łączymy się z pojazdem. Wybieramy silnik, a następnie przechodzimy do funkcji specjalnych. W tym miejscu będziemy mogli użyć wcześniej wykupionej funkcji. Należy pamiętać, iż w przypadku tego rodzaju funkcji należy mieć stały dostęp do internetu. Odczytujemy kod CarPass ze sterownika i zapisujemy go w bezpiecznym miejscu. Następny krok to połączenie z modułem CIM. Tutaj wybierzemy zakładkę Adaptację, a następnie wprowadzimy wcześniej pozyskany kod PIN. Po takiej operacji przechodzimy do programowania kluczy i zapoznajemy się z jej opisem. Upewniamy się, iż pierwszy klucz jest w pozycji zapłonu i używamy opcji kodowanie modułu. Jeżeli sterownik zwróci nam informację o funkcji wykonanej poprawnie, możemy wyjąć pierwszy klucz i ponowić procedurę na przykładzie drugiego. W takiej procedurze klucze prawidłowo zostały przypisane do sterownika. Warto zaznaczyć, iż pilot często programuje się z lekkim opóźnieniem, zatem warto pierw uruchomić silnik, a potem ponownie spróbować użyć pilota. Jak widać, wszystkie klucze działają prawidłowo. Jeżeli interesują Cię podobne poradniki, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Dzięki.